Zostawcie suba! Zostawcie suba! Zostawcie suba! Dobra. Chyba mam już prawo wypowiedzieć się i powiedzieć kilka słów na ten cały temat, bo tak samo jak dużo z was, ja tak samo nie wiedziałam w ogóle o co chodzi, w ogóle co się stało, dlaczego wywalają jakieś osoby, które mnie totalnie nie znają, widzieli dwa razy brudy. Bo inaczej to nie powiesz, po prostu to trzeba być kurde nie wiem kim, żeby grzebać w jakichś chociaż takich rzeczach i sobie wymyśleć po prostu nie wiadomo jakich kurde sytuacji. Bo jakby wam to powiedzieć kurde. Dobra, zaczniemy od początku, nie? Może od, bo dużo ludzi mnie nie znało na samym początku, bo ja jeszcze streamowałam wtedy, kiedy nie znałam Szymona. W ogóle nie wiedziałam, co takie kurde youtuberzy i tak dalej. No i jak zaczęłam kiedyś streamować, to byłam taka, nie miałam pewności siebie, o, może tak to, tak można to jakby ująć, nie? Bo to było na zasadzie tego, że ja się byłam nowa, to był dla mnie inny jakiś świat, w ogóle nie wiedziałam, co takie streaming i tak dalej. No i faktem... Boże, mnie po prostu spamują na tym, na Facebooku i mnie to myli. Faktem ja miałam męża, ja przyjechałam do Polski ogólnie na studia, ja poznałam na studiach swojego jakby to przyszłego męża, wyszłam za mąż, urodziłam dziecko. No ale tak się stało, że no nie wiem, no nie zeszliśmy się może charakterami, nie wiem, bo na początku faktycznie jak w każdym związku było wszystko ok, wszystko fajnie i tak dalej. Po prostu ja to jakby zawsze sobie tłumaczyłam tym, że wiecie, jak po prostu z kimś się spotykasz, to jest jedno, kiedy z kimś żyjesz, to jest drugie, a kiedy z kimś jakby masz dziecko, kiedy w ogóle masz dziecko, zaczynają się jakieś obowiązki, o. No i z moim mężem jakby mieliśmy inne poglądy na świat i no, nam się nie ułożyło. To znaczy ja byłam inicjatorem tego, żeby się rozstać, bo nie ukrywamy, to był jakby mój pomysł, mi było źle w tym związku. To było tak, że my byliśmy razem, ale to było takie, wiecie, my próbowaliśmy ratować ten, w ogóle ten cały związek próbowaliśmy ratować, żeby na zasadzie tego, że okej, nie ma już miłości, ale mamy dziecko, to może spróbujemy. Ale tak się nie da żyć i ja zdecydowałam, że po prostu ja tak nie chcę żyć i że potrzebuję czegoś, no, innego, kogoś innego obok siebie. No i rozstaliśmy się, nie? Ja zostałam mieszkać jakby w mieszkaniu. On przeprowadził się do rodziny. No i ja zostałam mieszkać z dzieckiem. I tam było dużo rzucone jakby w moją stronę tekstów w stylu, że ja pracowałam. Nawet doszło do tego, że powiedzieli, że ja pracowałam w bordelu. To są kurde po prostu bajkopisarze. Ogólnie, że powiem tak, że no, nie jestem brzydką dziewczyną, zawsze jakieś stulejarze się znachodziły, które do mnie pisali, wypisywali i mi tam opowiadali o wielkiej miłości i nigdy w życiu mnie nie widzieli na oczy, nie? Nigdy w życiu mnie nie poznali tak prywatnie. Z tym jak ja zaczynałam, dlaczego ja nigdy nie mówiłam o swoim życiu prywatnym i o tym, że na przykład mam dziecko, czy o tym, że mam rozwód. To było na tej zasadzie, ja jak zaczynałam streamować, nie miałam tej pewności siebie i nie ma co mi się dziwić, nie? Ja bardzo młodo wyszła za mąż, bardzo młodo urodziłam dziecko. Ja w ogóle byłam taka, wiecie, u mnie nie było swoich przyjaciół. Ja kiedy zaczęłam streamować, u mnie się pojawiły przyjaciele, ludzie, z którymi mogłam pogadać. Ja zauważyłam, że ludzie po prostu zaczęli interesować się mną jako osobą. Ja też zdecydowałam, że ja jakby nie streamuję jakby IRL, ja nie streamuję, nie pokazuję ludziom swojego życia, tak? Ja nie streamuję, jak chodzę na eventy, ja nie streamuję, jak jem, sram, śpię. Ja streamuję gry, ja jestem, kurde, to jest gameplay. No, ja gram w gry i kogo musi ogólnie obchodzić to, co się dzieje poza tym. Ludzie, zdecydowałam, że ludzie przychodzą, kurde, dlatego, żeby pooglądać mnie, posłuchać, co ja gadam, a nie słuchać o moich życiowych problemach i że tak źle mi jest w związku.
Ja ogólnie byłam przez jakiś, no, jest, nie można powiedzieć, że jestem naiwna po prostu i za bardzo ufam ludziom, a ludzie później tym się wykorzystują to przeciwko mnie. Ale jestem przy tym też skrytą osobą i jeżeli ja mam jakiś problem, to ja nie idę z tym problemem się żalić do kogoś, czy nie wylałam to w internety, po prostu nie robię syfu. Tylko staram się to załatwić jakby w swoim życiu prywatnym, no bo kogo musi obchodzić co i jak, kiedy u mnie było. Kogo musi obchodzić w ogóle, kurde, miałam ją męczyć, czy nie miałam, czy miałam dziecko, czy nie. Do tego wszystkiego doszło to, że od samego początku mnie strasznie hejtowali przez to po prostu, że jestem z Ukrainy. Jakby to było mega niemiłe, ja nieraz też przypłakałam, kurde, przez to i ta osoba, która teraz też tam mnie hejtuje, naburza ten hejt przeciwko mnie, to znaczy Szymon, wie o tym cudownie, że ja jestem słabo charakterną, można powiedzieć, osobą i mnie lekko złamać, chociaż udaje z siebie takiego cwaniaka w internetach. No, ale było mi przykro, ja myślałam, że może jak ja tak samo, po co moje dziecko ma 3,5 lata, po co w ogóle ono będzie wtrącać się w internety, po co ja będę ją pokazywać, żeby jeszcze do niej miał ktoś jakieś pretensje, nie? Okej, to może jest, z jednej strony można powiedzieć, że to jest takie moje tłumaczenie, dlaczego, co i jak, dlaczego jej nie powiedziałam. Ale ogólną sprawą w tym wszystkim musicie zrozumieć ludzie jedno, że jest coś takiego jak życie prywatne i niektóre streamerzy nie pokazują nawet dziewczyn swoich na live'ach. A to było nie moje dziewczyny, nie mój facet, to nie było coś takiego, nie wiem, piesek czy coś, to było moje dziecko, na którym mi mega zależy. I głównym powodem było to, że ja po prostu, ja nie wytrzymywałam hejt na siebie. Ja pomyślałam, że jak będą jeszcze hejtować w jakiś sposób moje dziecko, to ja w ogóle się załamię. I no, nie wiem, ja zdecydowałam, że to jest po prostu niepotrzebne, to jest mój wybór. Ja nie chcę jakby tego upubliczniać. Oczywiście, że moi przyjaciele, ludzie, które znają mnie jeszcze z tych czasów, z samych początków, bo są takie ludzie, oni zostali przy mnie do teraz, oni znają ten cały burdel, oni znają wszystko, co teraz próbują wyciągnąć, te brudy wszystkie, oni to znają, bo oni przy tym byli. Oni w tych momentach, oni byli przy mnie. Oni wiedzą o tym wszystkim, no i jakoś ode mnie się dalej nie odwrócili, nie? No i oczywiście, że tam do mnie pisało dużo różnych facetów, stulejarzów i tak dalej i ze mną flirtowali chłopacy i nawet ja miałam romans taki, można powiedzieć, 3-dniowy, bo ja widziałam się z tym facetem tylko 3 razy i faktycznie to był mój donator i ja widziałam się z nim tylko na oczy 3 razy, a on mi zaczął opowiadać o jakiejś tam wielkiej miłości i w ogóle, kurde, nikogo to nie musi, kurde, obchodzić. Po prostu to skończyło się i to skończyło się na zasadzie tego, że mój były do mnie zadzwonił i powiedział, że jemu to boli, że jemu jest nieprzyjemnie, że jakby jemu jeszcze boli, żeby ja, poprosił mnie, żeby ja po prostu sobie jeszcze dałam trochę czasu i żeby nie zaczynałam z kimś być, bo po prostu jemu to jest nieprzyjemne, on by chciał, żeby my poukładaliśmy sobie życia, żeby wszystko poukładaliśmy i wtedy może kogoś tam sobie znajdziemy czy coś. Ja na to jakby, ja z tym się pogodziłam, chociaż mi było na początku ciężko z tym się pogodzić, ale z tym się pogodziłam, bo faktycznie ja później zrozumiałam, że kurde, no faktycznie, jeżeli mu jeszcze to boli, to po co w ogóle się, nie wiem, no my z moim będziemy, kurde, no zawsze związani, bo mamy coś wspólnego i nie opłaca się kłócić się czy coś przez jakieś tam, nie wiem, przez jakieś tam chłopaków czy coś tam w tym stylu. Więc to nie było tak, że ja byłam puszczańska czy coś, jak teraz to przedstawiają, bo przeczytali jakieś tam SMS-y z X czasu temu, kiedy jakieś chłopaki coś o mnie tam powiedzieli. Tak samo było powiedziane w moją stronę, że zaczęli mi ludzie zarzucać, ja nie wiem, czy to było powiedziane na streamach, czy nie, bo ja już nie ogarniam. Ale zaczęli mi zarzucać, że kurde, ktoś tam pracował w burdelu i że to niby ja, że niby ktoś powiedział, że graczą, czy ktoś powiedział, że to niby ja. I to jest też dla mnie jest dziwne i śmieszne, bo jak przyjechałam do Polski, od razu jakby weszłam w związek i byłam od razu w związku, jak rozstałam się z byłem, to ja streamowałam codziennie, po prostu tak... Przepraszam, chora jestem.
prostu było tak dziwnie. Ja streamowałam codziennie, ja tak siedzę i myślę, kiedy ja musiałam jeszcze znaleźć czasu chodzić po burdelach. Po prostu myślę, ciekawe. Ale fakt faktem, że wszystkich interesuje oczywiście, co było później, bo wszyscy myślą, że ja oszukałam Szymona. Z Szymonem poznaliśmy, ja tam skończyłam już więcej, ja nigdy tam nie byłam, nie tańcowałam się na jakichś innych streamach czy coś, ja miałam faktycznie dwóch przyjaciół z Twitcha, którzy tam streamowali, my do tej pory w sumie z nimi jakby, gracze mi pisze, że nigdy, aha, dobra, to przepraszam, to ja nie zrozumiałam i po prostu napisali, że to niby ja. Dobra, to przepraszam, Gryczoła, to po prostu ludzie nie ogarnęli, o co chodziło. I chodzi ogólnie o to, że... Dobra, może nie pisz już do mnie, bo ty mnie zmyli, bo nie o to mi chodziło. Chodziło mi o to, że 2 miesiące po tym, ja w sumie streamowałam codziennie, siedziałam w domu, nic nie robiłam, opiekowałam się młodą, młoda cały czas mieszkała ze mną, poznałam Szymona. To było gdzieś, ja go poznałam po IEM-ie w zeszłym roku i on do mnie tam pisał, my zaczęliśmy gadać. Ja pomyślałam, że on jest taki biedny, rozbity i tak samo jakby życie mu się nie ułożyło i tak dalej. I że jest jakby chujowo i myślałam, że jakby jak będę z nim szczera, on będzie też ze mną szczery. I w pierwszy dzień, kiedy spotkaliśmy się, to było Częstochowa i ja nie pamiętam dokładnie, to był kwiecień, jakiś 4 czy 7, nie pamiętam, gdzieś jest jakieś te daty. I ja mu od razu powiedziałam w pierwszy sam dzień, jak my się spotkaliśmy, to był pierwsza osoba w sumie taka ze światu, nie wiem, YouTube'ów, streamerów i tak dalej, który zaufałam i który powiedziałam, że ja mam dziecko, nie? W pierwszy sam dzień, ja pamiętam, że to było... On do mnie przyjechał, on mnie zabrał i my pojechaliśmy tam do niego do hotelu, ale między nami nic nie było, my po prostu przegadaliśmy z nim całą noc. I właśnie to była taka szczera rozmowa, to znaczy ja tak uważałam, no, faktem ja mu nie powiedziałam o tym, że ja miałam jakieś tam kurde romanse czy coś, bo nie o to chodziło. Oczywiście, że kurde, to znaczy, nie wiem jak mam to powiedzieć inaczej. Po co ja mam swojemu facetu opowiadać teraz o tym, że do mnie pisali jakieś stulejarzy i ja gadałam z jakimiś stulejarzami? Ja mu musiałam powiedzieć to, że ja mam dziecko, że ja mam ciężkie życie, że nie musiałam, ja mu to powiedziałam, że ja jestem w trakcie rozwodu i że ja też nie jestem, kurde, jakaś, wiecie, dziewczyna bez problemów. U mnie jest worek problemów po prostu. I to nie było na zasadzie tego, że nie wiem, że... Po prostu pomyślałam, że jak ja mu powiem wszystko wprost, jak ja mu wytłumaczę, to on zrozumie jakby moją pozycję i będzie się odnosić tak samo do mnie szczerze i będzie wiedział, że po prostu, że jak się godzi na taki związek, w którym będzie uczestniczyć moje dziecko, bo ja od razu powiedziałam, że moje dziecko zostanie ze mną i to nie będzie na zasadzie, że je gdzieś zostawię czy coś, tylko... Nie ma tylko mnie, jestem ja i moje dziecko. Więc ja zdecydowałam, że albo on zrozumie to i będzie ze mną i przyjmie mnie tak, no, tak jak jest, albo po prostu, nie wiem, no, z tą informacją zrobię, co chcę. I faktycznie na początku było wszystko w porządku. Ja tam przyjeżdżałam do niego. Po jakimś czasie zaczęliśmy mieszkać razem. No, ale... Doszło do momentów, kiedy po prostu zaczęło się wszystko jakoś tak ruszyć, nie? Bo on też powiedział, że ja dla niej tyle robiłam, jestem takim domowniczym, a z nią nawet do kina chodziłam, nie? Moi drodzy, to nie jest na zasadzie tego, że my chodziliśmy codziennie do kina, czy po prostu co tydzień, nie? Faktycznie dochodziło do momentów, kiedy już w domu przerastało tak wszystko, że chciało się wyjść gdzieś, chciało się coś zjeść. Czasami to było z mojej inicjatywy, czasami z jego inicjatywy. Po prostu chciało się wyjść z tego domu i po prostu nie siedzieć w domu, nie? I to było, nie wiem, raz w miesiącu mogliśmy pójść do kina, albo 2 razy w miesiącu max, albo pójść coś zjeść na tej samej zasadzie. A tak ogólnie my siedzieliśmy w domu cały czas. Ja starałam się w miarę opiekować się tym domem, nie wiem, może mi ktoś tam zarzuci, że ja źle to robiłam, okej, zaakceptuję to, zrozumiem.
Staram się też jakoś tam prowadzić jakąś działalność w tych internetach, chociaż po prostu ostatnio doszło mnie do jakichś takich depresji i nic nie robiłam, nie wiem, nie chciało mi się nic robić. Siedziałam, nie wiedziałam, nie miałam pomysłu na siebie. Ale to już jest taki bardziej mój problem, nie? To w tym nikt też nie jest winny. No i po prostu doszło do tego, że... No nie wiem, no jakoś tak zaczęliśmy się kłócić bardziej, mi cały czas go brakowało, ale brakowało w takim momencie, w takich... Brakowało nie w tym sensie, że ja chciałam, żeby on ze mną po parku za rączkę chodził. To nie było na tej zasadzie, mi go brakowało, ja mu to tłumaczyłam, bo to nie można powiedzieć, że nie. To była taka rozmowa, ja do niego mówiłam, że Szymon, mi ci brakuje. Ja chciałam z nim pójść położyć się spać, tak? Nie czekać za nim do 3-4 nad ranem. Ja chciałam elementarnie pójść z nim położyć się spać razem, obejrzeć jakiś kurde film w tym łóżku, nie wiem. Po prostu... Zaczęłam jego brakować. Ja nawet miałam pretensje czasami o to, że ja mówię, ty grasz w CS-a głupiego, ty mnie nigdy nie zaprosisz do tego. A to dla mnie też w jakiś sposób jest spędzanie z tobą czasu. No i faktycznie on tam coś starał się mnie dalej zapraszać, starał się coś tam... Wiecie, on starał się coś tam naprawiać, bo nie można powiedzieć, że nie. On próbował, on próbował dla mnie tam się jakoś zmieniać, jakoś tam inaczej ložyć się spać i tak dalej. No ale po 2 tygodniach, 3 zazwyczaj to wszystko, wiecie, wracało do normy i zaś wszystko wyglądało tak, jak wyglądało. Ja dostawałam po prostu nalep z tym wszystkim, nie dawałam sobie po prostu rady, bo siedzisz cały dzień w 4 kurde ścianach. Ja nawet na zakupy jeździłam z panią Anią albo z panem Eugeniuszem, bo Szymonu się nie, po prostu nie chciało. I to było takie... Nie wiem, zaczęło się po prostu w pewnym momencie wszystko się burzyć. Ja też byłam już trochę zmęczona tym wszystkim i tak dalej. I doszło do momentu, gdzie był ten IEM, nie? Bo też wszystkich interesuje, co się stało na IEM-ie. Na IEM-ie była taka sytuacja, że my od samego rano ja miałam takie swoje humorki, można powiedzieć, bo jak wstaliśmy, żeby jechać na IEM, ja miałam zebrać, wiecie, poskalać rzeczy, gdzieś tam poogarniać, gdzieś tam posprzątać, gdzieś tam zrobić kawę, przynieść. Też nie chcę powiedzieć, że ja mu kawę codziennie robiłam, nie, bo on sobie też tam dał czasami radę. Ale wiecie, no mi się chciało mu zrobić przyjemnie, więc tam starałam się też mu tam coś tam ogarniać i tak dalej. Wiecie, ja cały dzień biegałam. Wszystko, co musiał w ten dzień zrobić Szymon, to wstać, zapalić fajkę, iść do kompa, wrócić i siedział se. I tylko zapytał, zebrałaś moje rzeczy, to weź jeszcze szczoteczkę. I wiecie, to jest na tej zasadzie. A ja... Mi zrobiło się przykro, ale okej, jakoś to tam przemilczałam. W samochodzie my się pokłóciliśmy, to może trochę moja wina, bo ja po prostu wybuchłam. Przyjechaliśmy do hotelu, my mieliśmy hotel w Sosnowcu. Przyjechaliśmy do hotelu, przyszli wszyscy do nas, tam posiedzieliśmy do 12:00. Tak, no o 12:00 chyba wszyscy, czy o 1:00 w nocy, wszyscy już się rozeszli do siebie. No ja myślę, kurde, w końcu zostaliśmy z Szymonem, kurde, sami, tak? Bez komputerów, bez ludzi, bez, nie wiem, mojej młodej. No po prostu sami. I to jest takie... nie? Że w końcu jesteś z facetem, którego w sumie kochasz, bo nie można powiedzieć, że nie kochałam go czy coś. I po prostu się... Nie wiem, zaś zaczęliśmy się kłócić. On powiedział bardzo dużo przykrych rzeczy dla mnie. Takie rzeczy po prostu ciężko wybaczyć. Ja powiedziałam tak samo bardzo dużo przykrych rzeczy dla niego. I ja powiedziałam po prostu, że to była taka dla mnie... Tam też zeszła rozmowa za moją młodą. I po prostu ja powiedziałam, że dla mnie to jest taka kropka nad i, że ja zbieram po prostu rzeczy i jadę do innego hotelu. Bo ja wiedziałam, że jak ja stąd nie wyjdę, to po prostu zaraz to dojdzie po prostu do krzyków, do wstydu przed ludźmi. I faktycznie ja zebrałam rzeczy, ja mu oddawałam wszystkie złoto, co miałam na sobie, bo ja jestem taka, że ja nigdy nikogo, ja nigdy jego nie okradłam, ja nigdy jemu nic złego nie zrobiłam. Ja z każdej złotówki, którą wzięłam, tłumaczyłam się, więc nie wiem, tak samo ja zdecydowałam, że jakby to są jego
To są jego były rzeczy, te złoto i tak dalej. Tak, to był prezent dla mnie. Ale zdecydowałam, że mu to oddam, to bo żeby nie było po prostu później na mnie takie nagonki, nie? Że ja komuś coś zabrałam. Ja wyszłam z tego hotelu o 4 w nocy, bo skończyliśmy się akurat wtedy kłócić, o 4 w nocy ja wyszłam, czy może o 3:30, nie wiem. Ja wyszłam z tego hotelu i... Przepraszam, bo nie o tym mi chodziło. Ja nie chciałam teraz płakać, kurde, robić jakąś wielką dramę. Ja chciałam po prostu wytłumaczyć, o co poszło. Ja wyszłam z tego zasranego hotelu i do 7 nad ranem pojechałam taksówką do innego hotelu. Nie pojechałam do hotelu w Katowicach czy w Sosnowcu, bo wszystkie hotele były za drogie. I więc ja pojechałam trochę dalej do hotelu, tam znalazłam sobie hotel. Ja niedaleko wtedy kiedyś mieszkałam po prostu obok niego, więc ja wiedziałam, że tam jest ten hotel, on jest spoko i tak dalej. Więc ja pojechałam do tego hotelu do 7 nad ranem, gadałam z koleżanką swoją, najbliższą w sumie, jak wtedy tak myślałam. Bo mi było źle, nie? Ja jej się tam żaliłam, że w ogóle jak tak można, dlaczego? Dlaczego tak w ogóle on powiedział i tak dalej? I no, tak jak koleżance, nie? Żaliłam się po prostu. Gadałam z nią do 7, aż po prostu położyłam się na to łóżko już w tym hotelu i po prostu padłam i powiedziałam, że ja już zasypiam i że jutro się spotkamy. Ja zasnęłam o 7 nad rano, wstałam o 10, o 11 przyjechałam do niej. Ona była w hotelu w Katowicach. Ja przyjechałam do niej, zostałam u niej, bo ona była z kolegą i oni mieli dwa pokoje. Ja zostałam z nią w pokoju. Zostałam u niej, my tam musieliśmy się wykąpać, ogarnąć się i szliśmy na jem. Za ten cały czas, co o 4 ja wyjechałam. Ja cały czas czekałam, że... Ja nie czekałam, że nie wiem, on do mnie zadzwoni i powie tam, przepraszam, dawaj się pogodzimy czy coś. Mi się chciało tylko po prostu, żeby on... Nie wiem, do mnie napisał chociażby SMS-a, czy wszystko w porządku. No, no twoja kobieta wyjeżdża o 4 w nocy, kurde, czy tam nad ranem, od ciebie i ty nawet za cały dzień nie zapytasz w ogóle nic. Nie zapytasz w ogóle nic, nie... Nie wiem, nie napiszesz głupiego SMS-a, czy wszystko po prostu w porządku, nie wiem. Cokolwiek, my z tobą żyliśmy, my z tobą, kurwa, żyliśmy razem. I to jest, kurwa, po prostu mi zrobiło się przykre, ale zamiast tego on na Instagram wystawiał, jak on świetnie się bawi cały dzień. On wystawia, jak on świetnie się bawi, jak mu jest fajnie, jak on z widzami robi zdjęcia, jak jest wszystko super. I poszliśmy na ten IM, spotkaliśmy tam z moją tą koleżanką, spotkaliśmy tam innych też jakby ludzi. Ja nie chcę nikogo w tą dramę wciągać, dlatego ja nie będę nazywać streamerów po imionach czy coś. Spotkaliśmy tam ludzi, on do mnie mówi, ja mówię, że kurde, przykro mi jest, nie? Że mi jest przykro, że on, kurde, nawet za cały dzień nie zapyta, kurde, w ogóle co ze mną jest, czy ze mną wszystko jest w porządku. I ona mówi, że Naska, nie płać, idziemy na piwo, wyjdziemy, że ten. Ja mówię, że nie, ja by chciałam pojechać do pokoju, bo mi jest przykro. Ona mówi, że co ty będziesz, pojedziesz do pokoju, będziesz płakać cały dzień w hotelu? Mówię, pojebany jesteś, że chodź, jedziemy. Pojechaliśmy z nią na to piwo, wypiliśmy to piwo i ja mówię, że jestem tak zmęczona, że spałam 3 godziny i że po prostu idę, odpływam, że chcę mi się położyć, włączyć muzykę, posłuchać muzyki, cokolwiek, po prostu, no jest mi smutno, przykro, nie? Do tego ktoś, nie wiem skąd ja to sobie wziąłam, nie wiem skąd, bo ja nie pamiętam już tego, ja nie mogę stwierdzić, która osoba mi to powiedziała. Mi ktoś powiedział, że u Szymona teraz jest jakaś impreza, do niego jakieś kurde, czy koleżanki jadą coś tam. I ja jeszcze napisałam w ten dzień do osoby, która była z nim w pokoju, że pewnie zaraz do niego jakaś laska przyjedzie, to fajnie, nie? I w tym momencie ja sobie patrzę na Facebook, a u niego, czy na Facebooku, czy na Instagramie, on dodaje zdjęcie, gdzie on pije, nie? Ja myślę, no to fajnie, no to szybko mu przeszło, jak się nie interesuje mną, jak się pokazuje, że wszystko u niego jest fajnie i świetnie. No teraz jeszcze siedzi i pije, no to może faktycznie do niego ktoś przyjedzie. Ja nie twierdzę, że tak było. Ja nie twierdzę, że do niego ktoś przyjechał. Ja to sobie gdzieś usłyszałam. Ja nie wiem, gdzie ja to sobie usłyszałam, czy może to sobie ubzdurałam. Nie wiem, kurde. Może ja sobie sama to wymyśliłam, kurde, nie pamiętam.
Але чомусь я це так накринчувам ще. І ходило о те, що я мовлю до тієї своєї колежанки, що я сформую вугулю, що конець попросту, я вже чую, що мам плач курди на конці носу і що попросту яде стонт. А вона мені каже, що ні, Наска, ти не поїдеш, ти не будеш їдеть сама, що хоч їдемо з тобою до спіжу. Я мовлю, що ні, я на імпрезу не хочу йти, бо мені не хочеться, бо я чую, що просто я бісила, що курди, я ще вип'ям то одно пиво в тим, якось так тен. Але вона мовлю, але Наска, плач, як ми поїдемо, spędzimy tam, nie wiem, no okej, okay, spędzimy tam z 30 minut, jak tobie się nie spodoba, to wrócimy, nie? Ja myślę, dobra, no w sumie nie, też nie, nie zostawię ją samą, co kurde, ona przyjechała, na ją się bawić, a ja kurde tu taka rozplakałam się w ogóle i ze swoimi problemami. I myślę, okej, okay, że jedziemy, kurde, pojedziemy do tego klubu, może faktycznie, no przecież nie pojedzie sama. Pojechaliśmy do tego klubu, zaczęło się od tego, że nie wiem, kto wie, ktoś z dorosłych, to on wie, że w Spiżu się płaci ogólnie taką kartą na barze, że tam nie można płacić gotówką. Ja o tym nie wiedziałam. My podeszliśmy z nią do baru i okazało się, że ten, że trzeba płacić tą kartą i podszedł do nas wtedy Lech i ja mówię, że Lech, wiesz w ogóle, jak tam naładować tą kartę i tak dalej. On nam postawił w sumie drinki. No ja wzięłam sobie drinki, poszłam na górę się przywitać ze wszystkimi, bo tam było dużo moich znajomych. No i teraz słuchajcie o aferę z graczem, którą zrobili aferę z graczem, taką po prostu wow. Ja podchodzę na górę i faktycznie widzę po prostu znajomego takiego gracza, który, z którym po prostu też no, mieliśmy jakiś tam kontakt i że po prostu no, go szanuję, bo jest, mi się tak wydawało, że jest grzeczną po prostu osobą i tyle, nie? I on do mnie tam, cześć Naska, co tam u ciebie taki, wiecie, wesoły? A ja mówię, że cześć, no co, gówno, nie? A on do mnie mówi, co się stało? Mówię, no co? Mówię, pierścionka nie ma, nie widzisz? A on mówi, że chodź postawię cię drinka, wytłumaczysz o chuj chodzi, bo ja nic nie rozumiem. On się po prostu kulturalnie przyjął się, co się stało. My poszliśmy z nim, kurde, do baru, wzięliśmy drinka, usiedliśmy przy stoliku i my, kurde, siedzieliśmy nie naprzeciwko siebie, a tak obok, ale my nawet ręką się z nim nie dotknęliśmy, czyli to, my nie mówię już o jakimkolwiek dotyku, my gadaliśmy po prostu i to było, nie była rozmowa na zasadzie, że siedziałam i mówiłam wiesz, jaki on jest zły, to była rozmowa na zasadzie, kurde, dlaczego mnie wyjebali na śmieci. I później my zaczęliśmy w ogóle gadać o jakichś pierdolach, o drużynach i coś tam i w tym momencie podbija Nitro, ja wcześniej się z nim widziałam, przywitałam się i on wiedział, że my idziemy do stolika gadać. On podbija do stolika, siada do stolika i mówię, o cześć, co tam, bajerkę kręcisz, na pocieszyciela walisz, coś tam do niego, nie? Ten siedzi tam coś w szoku, coś się zaczął śmiać i ja myślę, o kurde, zaraz, kurde, jakiś przypał, nie? Że kurde, no lipa, nie? Że tak wychodzi, że tak mogą ludzie pomyśleć czy coś. Ja poszłam, znalazłam Sandrę, poszłam z Sandrą zapalić. My zaczęliśmy z Sandrą w ogóle tam wyjaśniać, bo mieliśmy z sobą tam nie za bardzo fajny kontakt, to znaczy nie lubiliśmy się. Czy na zasadzie ja myślałam, ona nie lubi mnie, ona myślała, że ja nie lubię ją, no a się okazało gówno, jak się okazało. I jakby było wcześniej tak, że Michał mi powiedział, że musicie z Sandrą usiąść sobie pogadać przy kawie i sobie wygadać po prostu w twarz co i jak w ogóle, bo wy sobie po prostu nie dogadujecie się i nie ogarniacie kurde o co chodzi. I po prostu wiecie, ja już byłam powiedzmy nie trzeźwa i my poszliśmy na tą palarnię i coś my zaczęliśmy na początku gadać kurde o to co jak było między nami. Później zaczęła się rozmowa z dupy i ja zaczęłam się żalić, jak mi jest przykro i tak dalej. Przyszedł Nitro i Michał też na palarnię i po prostu Nitro u mnie zaczął tak jakby podrzucać takimi, kurde, wypytywać o co chodzi, o co poszło, dlaczego poszło i tak dalej. I jest trochę tak żałośnie, kiedy człowiek włącza live'a i mówi ja chciałam ją nagrać, bo ona tyle razy mówiła, że coś tam, bo ja chciałam mieć potwierdzenie. Kurde, ziomek, ty nagrywasz w klubie najebaną laskę, żeby na następny dzień potwierdzić co? Że byłam kurde najebana? No tak, byłam, nie ukrywajmy to, no byłam, ale ja nie poszłam się puszczać. Ja nie poszłam kurde dawać dupy do publikacji czy cokolwiek. Ja siedziałam i myślałam, że kurde, ja gadam z ludźmi i ja poszłam do tych ludzi, ja nie poszłam kurde opowiadać po klubie, jak oni opowiadają to.
Ja poszłam do tych ludzi, bo myślałam, że kurde, jak ja pójdę do tych ludzi, to wiem przynajmniej, że kurde, to znikąd nie wyjdzie. I że to zostanie, kurde, w tym całym towarzystwie. A nie, oni opowiadałem, że ja myślałam, że okej, który jest pokłócony Szymonem, to on Szymonu nie powie. No, co kurde za brednie w ogóle? To jest, wiecie, jaki to jest zepsuty telefon? To jest na zasadzie, ze mną nikt nie pogadał. To jest na zasadzie, ktoś komuś coś powiedział, co było rok temu, co było pół roku temu, co było dzisiaj. I później z tego klubu wyjechaliśmy, pojechaliśmy do Nitra, siedzieliśmy tam gdzieś do 12. Faktem o 12:30, bo ja jeszcze popatrzyłam na zegarek, ja poszłam spać ze swoją koleżanką, jeszcze koleżankę przytuliłam i powiedziałam, że jeszcze zapytałam mnie, czy mogę cię przytulić, bo lubię się przytulać. I poszłam spać z koleżanką, kurde. Wstaję o 16:30, dostaję SMS-a od Szymona, że powodzenia z tym graczem. I faktem ja gadałam głupoty, ja gadałam straszne głupoty, ja gadałam straszne głupoty w tym klubie. I po prostu mi jest żal i ja nie miałam prawa takich rzeczy wynosić, bo jaki by brud u nas czy syf, czy u nas z sobą, u nas w związku się nie działo, to musiała zostać między nami. A ja poszłam po prostu i wyniosłam to, kurde, w sumie... Ja zrobiłam źle, ja zachowałam się źle i ja to wiem i mi jest za to przykro. Ale ja nie zasłużyłam na to, żeby teraz, kurde, ktoś na mnie wypisał, że takie rzeczy. Dalej sytuacja wyglądała, na następny dzień ja przyszłam na kacu do nich i po prostu z takim wodafak w ogóle, bo na kacu nic nie pamiętałam, co się stało w ogóle, co i jak było. I teraz dopiero do mnie po prostu dochodzi, jak naprawdę wyglądało to wszystko, nie? I to było na tej zasadzie, że przyszłam i zaczęłam płakać, że ja nie chciałam tego powiedzieć w ogóle, że kurde, w ogóle skąd Szymon wie, że ja takie rzeczy mówiłam, bo mi nikt nie powiedział, nie, że mnie nagrywał. Oni tam zdecydowali, że a, będziemy nagrywać, bo fajnie przecież, kurde, ze mnie idzie. Nie wiem, jak to wytłumaczyć, wiecie, nie mam pojęcia, bo jeżeli ludzie chcą coś komuś, kurde, wyjaśnić i coś komuś powiedzieć w twarz, to się wstają, kurwa, w kółko i się plują, kurde, nawzajem, a nie zachowują się jak 14-latki i zbawią się, kurde, w zepsuty telefon, kto komu kiedyś coś powiedział. Bo ja do tej pory mi zarzucałem jakieś takie rzeczy, o których ja po pierwsze, kurde, już po prostu nie pamiętam, a po drugie, kurde, po prostu... Ja pierdzielę, jak se tak wnikam w to wszystko, to było w sumie w ogóle nie tak. I albo my się, kurde, nie ogarnęliśmy między sobą po prostu naprawdę, co się stało i nie dogadaliśmy się, albo kurde, albo ja nie wiem, kurde, jak to miało wyglądać, no ale najlepiej było zwalić wszystko, kurde, na mnie i ja to rozumiem, okej, no zawsze trzeba znaleźć takiego baranka, którego można pokopać, no. Tak samo było, co tam było na mnie jeszcze powiedziane, że aha, że ja próbowałam popać im rozwalić coś, kurde, to jest w ogóle, kurde, super. To mnie najbardziej w tym wszystkim bawi, że ja próbowałam ich wszystkich pokłócić i że w ogóle tam... Nie wiem, w ogóle nie chcę mi się nawet zaczepiać, wiecie, tego tematu, bo to jest, kurde... Nie wiem, dla mnie jest dziwne po prostu, bo mówię, to jest, kurde, na zasadzie 14-latki, kto kiedy komu co powiedział i sami nawet nie pamiętałam, jak to było naprawdę, no. Więc, kurde, po prostu... Ja próbowałam cokolwiek z kimś wyjaśnić, mi zaczęli rzucać i narzucać się na mnie i po prostu mi się przychciało, wiecie, kurde, to jest na zasadzie, czemu ja będę chodzić i podbijać do ludzi i próbować z nimi pogadać, jeżeli oni się zachowują, kurde, jak świnie. I w ogóle po tym, jak mnie w ogóle ktoś nagrał, osoba, której ja przyszłam i uwierzyłam, kurde, i ona mnie nagrała i wystawiała w ogóle jakimś chujowym świetle i teraz, kurde, na mnie brudy wylewa. On dobrze powiedział, my nigdy nic do nikogo nie mieliśmy z nim, tak? Moje, jak on przychodził do mnie, na przykład Nitro przychodził do mnie na live czy coś, ja zawsze dziękowałam tam za te rajdy i tak dalej, zawsze było Nitruś czy coś tam. Znaczy, kurde, ja nigdy na live nie powiedziałam nic złego na Nitra, nigdy, kurde, publicznie go, nie wiem, nie poniżyłam, nigdy nie powiedziałam, że ten. On se lubił na przykład włączyć live'a i poopowiadać o tym, jaki, kurde, bombatim jest sklep, czy jakieś coś tam. To jest też dobre, bo to jest na zasadzie tego, że mi zostało zarzucone, że ja szoty przychodziłam, pokazywałam Szymonu cały czas. Trochę to też było nie tak, przynajmniej ja sobie to przypominam nie tak, bo to było, wyglądało na tej zasadzie, że Szymon bardzo lubił oglądać kanały szaterskie, bardzo nie lubił kanały szaterskie. I na przykład jak on przychodził jeść, czy jeszcze coś, to było misia włącz coś, włącz co tam się dzieje w świecie YouTube'a i coś tam. I faktycznie mogło być, że ja powiedziałam, widziałaś w ogóle co Nitro na ciebie gadał dzisiaj czy coś,
Mogło tak być, ale to nie ja na niego nagadywałam. To już problemy muszą być do dni Trudzeniaka, że on sobie pozwalał mówić na przykład o bankructwie czy coś tam, kurde, Szymona. Ale mówię, to są problemy między nimi, oni sobie pogodzili się, im jest dobrze, ja się cieszę. Ja po prostu trochę jestem w szoku, że ktoś do mnie... Aha, Szymon do mnie powiedział, że albo ty znikniesz z mojego podwórka, albo ja cię zniszczę, nie wiem dokładnie, czy tak napisał, albo ja wyłożę wszystkie brudy, które na ciebie mam, coś tam. Jakoś tak, nie powiedział, że ja cię zniszczę, powiedział, że ja wyłożę na ciebie brudy, jakieś coś tam mam. Ja mu powiedziałam, że to trochę on się zapomina, bo to nie jest tylko jego podwórko, to po pierwsze. Po drugie, ja zaczynałam streamować jeszcze nie znając jego i miałam sporą też popularność, tylko kurde na Twitchu, tak? Ja miałam też wystarczająco, powiedzmy, widzów, wystarczająco osób mi starczało, ja się fajnie bawiłam i u mnie było już to takie, że mnie ludzie kojarzyli i to nie było, że... Nie wiem, ja po prostu jestem takiego zdania na samym początku, że ja zdecydowałam faktycznie, może kurde, okej, ja się usunę, że ja tam albo zacznę od początku czy coś, a faktycznie, jak on nie będzie tam wylewać tych brudów czy wciągać mnie w jakieś aferki, po co mi to trzeba? Jeżeli on już takie coś zaczął robić, to dla mnie to nie był ten człowiek, którego kiedykolwiek mogłam poznać, nie? Czy którego kurde znałam po prostu. I ja zdecydowałam, że okej, usunę, nawet zwiesiłam Instagrama, ale... Zawiesiłam Instagrama, a widzę, on dalej brudy jakieś wykłada do internetów, jakieś głupoty pisze, coś. Ja myślę, kurde, a po co ja mam teraz wszystko zlikwidować w sumie, żeby on i tak nie przestanie. To jest taki człowiek, on i tak nie przestanie. On dalej będzie wykładać brudy, on dalej będzie obgadywać, on dalej będzie srać. On miesiąc temu nazywał nimfę, kurde, tym ściekiem z Brwinowa czy coś tam. A dzisiaj on mówi, że ona jest lepsza ode mnie, więc dlaczego ja będę usuwać wszystko, jeżeli on naprawdę nie przystanie? Ja zdecydowałam, że ludzie, które nie będą chcieli mnie znać, które nie będą chcieli do mnie przychodzić, które nie będą chcieli mnie oglądać czy cokolwiek, oni nie będą sobie przychodzić, oni sobie odejdą. Nie chcę, idą, ja nikogo nie trzymam, ja nikogo nie próbuję przekonać. Ja chcę, kurde, po prostu, żeby ludzie ogarnęli, że nie było, że nigdy nie jest racja, kurde, po jednej stronie i zawsze warto przesłuchać dwie strony, wiecie, bo po prostu to jest tak... Trochę śmieszne, nie? Bo ta osoba do mnie nie zadzwoniła, ona ze mną nie pogadała, ona u mnie w ogóle nie zapytała, ona się... On zaczął wylewać grud, on zaczął załatwiać rzeczy w internecie, przez internet, przez Instastory. What the fuck w ogóle? Dla mnie to był już szok, bo zamiast tego, żeby ze mną wiecie, jak ja przymierzałam, wiecie, ile razy ja mówię sam, proszę cię, po prostu pogadaj ze mną, po prostu, kurde, posłuchaj, ja ci wytłumaczę. Ja się nie lubię w brudach i nie będę opowiadać o brudach tych osób, które teraz stali i na mnie ponagrywali filmiki i zrobili ze mnie winną. Bo każdy z nich ma taki, kurwa, bagaż za plecami. I oni dobrze wiedzą, kurde, i ich dziewczyny dobrze wiedzą, kurwa, więc nie trzeba, kurde, teraz robić ze mną najgorszą. Bo tak serio, jak posiedzieć i się ten, i się, wiecie, zastanowić, to nie jesteście wcale, kurde, nikt z was nie jest lepszy, a nawet, kurde, powiedziałabym gorszy. I ogólnie była też sytuacja z Pączkiem, która mnie przeraziła, że powiedzieli, że ja się dobierałam do Pączka. To jest na zasadzie, jak ja spałam, kurde, z jakimś graczem. Jedyny człowiek ze światów internetu, ze światów takiego, wiecie, po prostu, nie wiem, Twitch, YouTube, gracze, e-sport i tak dalej, to był, kurde, Szymon. Więcej, kurde, po prostu... Znaczy, ja do wszystkich podchodzę normalnie, tak? Do wszystkich podchodziłam zawsze dobrze. Z Pączkiem było na tej zasadzie, że on był dla mnie przyjacielem. On był dla mnie bliskim przyjacielem. Ja naprawdę po prostu... Ja zawsze mówiłam, że to jest grzeczny, że on jest, kurde, fajny i tak dalej. A... Sytuacja następna. Ja nie widziałam. W pewnym momencie wyszło tak, że Pączek przestał do mnie się odzywać. I ja nie wiedziałam za co, o co w ogóle i dlaczego. Mi było mega przykro. Ja nie mogłam zrozumieć, co ja mu zrobiłam, czy coś. Okazało się, że Szymon do niego napisał, że albo ty przestajesz traktować Anastazję jako koleżankę, zaczynasz ją traktować jako tam kobietę szefa, albo ja wyjebię całą drużynę.
To jest słowo w słowo, co mi powiedział Pączek na kurde IM-ie. To jest słowo w słowo, co on mi powiedział. A teraz nagle okazuje się, że ja, on odszedł z drużyny, bo ja się do niego dobierałam. No kurde ludzie, wy co? Was wszystkich chyba pojebało w tych internetach, naprawdę już. Nie wiem, ja jestem takiego zdania, że... Oni się zaczęli tak śmiesznie tłumaczyć, że... Oni zdecydowali, że tyle osób na, im zrobiło przykrych rzeczy i że oni nie zostają tego, włożą to do internetów czy coś tam, kurde. Ja rozumiem, że to jest... Że to jest, kurde, przerażające, bo w momencie nawet, kiedy ja chciałam usunąć wszystkie social media i tak dalej, ludzie mi zaczęli życzyć śmierci. Nie znając nawet, co się stało, nie znając, kurde, sytuacji całkowicie w ogóle, oni zaczęli mi życzyć śmierci, mnie zaczęli ludzie pisać, zabij się. Po prostu takie rzeczy, że ja siedziałam i myślałam, ja pierdzielę. No, w ogóle o co chodzi? Wiecie, co jest najgorsze? Że... W tej całej sytuacji to ja zostałam, kurde, tak, w sumie bez mieszkania, teraz muszę sobie poradzić, znaleźć mieszkanie, bo ja muszę z młodą gdzieś mieszkać i tak dalej. Niewysłuchana w sumie, nic, mnie wyjebali po prostu na śmieci, jak powiedziałam. A on siedzi sobie w domu, grzeje sobie dupę, leży sobie przed telewizorem i wypisuje dalej głupoty na mnie i się cieszy z tego, jak ludzie mnie hejtują. To co to musi być za człowiek taki? Ja naprawdę, nie wiem, przykro mi jest, że mnie wrobili po prostu w jakieś takie gówno i że ja wplątałam się w takie gówno. Dużo osób mi mówiło od samego początku, co to są za ludzie. Nie wiem, to, że ja nie opowiadałam o swoim dziecku, czy o tym, z kim... Wiecie co, ja mogłam, kurde, dawać dupę komu by chciałam. I nikogo to bez was nie musiałoby obchodzić. Ja nie muszę tego wchodzić do internetów i mówić, kurde, że jakąś dupę dałam, Boże. Z tym, że ja tego nie zrobiłam. To jest, musicie zrozumieć, że to jest nasze życie prywatne. To jest, nie wiem, nikogo nie musi obchodzić, jaką kupę ja dzisiaj zrobiłam. No kurde, bez jaj. Robicie aferę, robicie dramę, z czego? Ja rozumiem, jakby to ja siedziałam na trybunach i się masturbowałam. No kurwa. Naprawdę, po prostu... Nie wiem, co ja mam jeszcze powiedzieć. Ja tylko chcę świętego spokoju. Ja chcę robić to, co lubię. Ja będę robić to, co lubię. I możecie mnie hejtować, możecie mnie nienawidzieć, możecie mnie życzyć śmierci, możecie mi pisać w pierdale na Ukrainę, możecie mnie, nie wiem, po prostu... Kiedyś ja się ratowałam od depresji tym, tego wszystkiego, kurde, live'ami i ja po prostu żyłam tym i dla mnie to była najlepsza zabawa i są duże ludzie, które pamiętają mnie z tych czasów i są jeszcze przy mnie. Są to moje najlepsze, kurde, przyjaciele, które znają mnie z tych czasów, które znają każdą tą sytuację, jak, kurde, z palca wyssaną. I musiał być jakiś powód, że oni zostali przy mnie i że oni dalej ze mną kolegują się i dalej nazywają mnie, kurde, cudownym człowiekiem. A osoba, z którą żyłam, poryła się w mojej na przykład sprawie rozwodowej czy coś, powyciągała jakieś brudy na mnie i po prostu teraz nakręca swoich widzów przeciwko mnie, a cztery dni, nie, tydzień temu mówiła, że mnie kocha. To gdzie w tym wszystkim, kurwa, miłość? Nie, dla mnie to jest, kurde, dziwne, bo zauważyliście, ja za 5 dni, ja nie zrobiłam żadnego konta, ja nie pisałam, że komuś powiem prawdę czy cokolwiek, ja tylko siedziałam i czekałam. Ja siedziałam i czekałam i myślałam w ogóle, jak tak można? Siedziałam i tylko myślałam, kurde, jak tak można w ogóle? Ja już byłam przy tobie, kurde, kiedy tobie było to źle, kiedy cię tak hejtowali, kiedy w sumie, no kurde. Nie wiem, tak samo jak kiedyś usłyszałam zarzutkę w swoją stronę, że ja na ciebie wyjebałam tyle pieniędzy, co na nimfę. A ja mówię, przepraszam, mówię, ja zarabiam, ja zawsze zarabiałam, ja... Ja zawsze zarabiałam, a jeżeli brałam coś faktycznie z pieniędzy tam Szymona czy naszych pieniędzy, tak, to ja się tłumaczyłam z każdej pierdolonej złotówki, ja się tłumaczyłam i mówiłam gdzie, co i jak, żeby on jeszcze no to tak mnie wkurwiał się i mówił, dlaczego ty to robisz. Ja mówiłam, że ja nie chcę, kurde, później mieć z tobą jakiegoś nieporozumień czy coś. I to było na tej zasadzie, że on mi powiedział, ja mówię, to dlaczego ty na mnie tyle pieniędzy wywaliłeś i przepraszam, na co? A on mi mówi, że ja dla ciebie remont zrobiłam. Ja mówię,
Kurde, dla mnie remont... Uwaga, on zrobił dla mnie remont w swoim mieszkaniu. Ja mówię, okej, ja rozumiem, jakby ty mi kupiłeś mieszkanie, jakby ty mi kupiłeś samochód, jakby ty mi zrobiłeś remont u moich rodziców w mieszkaniu. Ty zrobiłeś remont u siebie w mieszkaniu, gdzie ty dalej będziesz żyć, ale wyjebałeś pieniądze na mnie. No, kurde, dużo rzeczy takie, kurde, po prostu przerażających i szczerze mówiąc, ja po prostu chcę odpocząć od tego wszystkiego i wyłączyć mózg. Chcę wam powiedzieć, że ja nie kręcę z żadnym jakiegoś graczy czy cokolwiek. Szymon wlazł do mojego Facebooka, w sumie wlazł. Ja nigdy nie miałam przed nim nic do ukrycia, ja mu ufałam. U mnie wszystko było, zawsze każdy Facebook, wszystko przed nim otwarte. Wchodzisz, otwierasz, co widzisz. Mnie nie było hasła na komputer, ja nie wychodziłam nigdy z Facebooka, nigdy. Ja mu ufałam. I to było na zasadzie tego, że on wlazł w jakieś moje rozmowy, zobaczył jakieś tam gdzie ten gracz mi mówi, że po prostu on z grzeczności mi powiedział, że gdzie ty teraz będziesz mieszkać? Ja powiedziałam, że nie wiem, zaraz będę coś szukać. I on mi powiedział, chcesz, to możesz przyjechać do nas i możesz spać tam u nas jak coś. A ja mówię, że nie, bo Szymon się dowie i będzie, wyobraź sobie, my z tobą tylko pogadaliśmy, a zrobili seksaferę. Mówię, wyobraź sobie, co będzie, jeżeli ktokolwiek dowie się, że ja przyjadę tam. Mówię, ty czajesz, jaka to będzie, kurde, co będzie to wtedy? A on do mnie mówi, no w sumie nikt się nie dowie, jak ty nie powiesz. Ja powiedziałam mu, dziękuję, bo Szymon i tak się dowie. To była cała, kurde, rozmowa z tą osobą, a on ci powiedział, że my z nim ugadywaliśmy się i chcieliśmy, kurde, nakręcaliśmy, żeby wymyślić jakąś, żeby wymyślić wymówkę, żeby mieć wymówkę przed kimś i coś tam. Nie wiem, są takie brednie to wszystko. Tak samo jak powiedzieć, kurde, że ja jego kłóciłam z jego ojcem. Ile razy on dar mordę na tatę czy coś, a ja mu mówiłam, uspokój się, to nie jest jego wina. I po prostu tak, są dużo takich drobnych rzeczy, które zostały rzucone, kurde, po prostu w moją stronę. I powiem wam, że auć, tak, zabolało, bo nie mogło nie zaboleć. Bo kiedy kochasz kogoś, żyjesz z nim, starasz się dla niego w sumie, a on idzie, kurde, i namawia wszystkich twoich znajomych wokół przeciwko tobie, żeby po prostu wszyscy się ode mnie odwrócili, bo on nie tylko nakręcał was, on pisał do moich znajomych, wszystkich moich znajomych. Moja przyjaciółka ze mną przestała się zadawać. Nie wiem. Było rzucono dużo przykrych rzeczy w moją stronę. Ja muszę to po prostu przemielić. Powiem po prostu, że za wszystko, wiecie, za wszystko, co człowiek robi, musi później odpowiadać. Ja kiedyś dostałam po dupie bo już dawno wyszło to, że w sumie już dawno wyszło to, kurde, ta aferka, że mam dziecko. Ja też dziecko nigdy nie ukrywałam. My jak jeździliśmy na lany, ja zawsze jeździłam z młodą. Faktem, ja często byłam w hotelach, tak, że ja nie wychodziłam z hotelu, bo jeszcze w ten period chorowałam z tymi jajnikami, miałam problem. Ale ja z nią chodziłam na lany, normalnie, brałam ją za rękę i my chodziliśmy i widzowie robili za mną zdjęć. Więc to nie było na tej zasadzie, każdy, który, kurde, przyjeżdżałam do nas do domu, widział, że ja, kurde, przecież nie chowałam ją w szafie. Ja nie mówiłam po prostu o tym, jakby publicznie, nie ogłaszałam tego, bo ja uważałam, że to jest, kurde, niepotrzebne i tyle. A na zasadzie jeszcze, kurde, tego, że on wywalił, że o jakimś teście ciążowym, czy ten, to znaczy o jakimś. Wiecie, co jest trochę śmieszne, bo rzucać jakieś tam moje rozmowy prywatne, czy nie wiem, czy czyje rozmowy prywatne, czy ja gdzieś publicznie powiedziałam, że jestem w ciąży? Czy ja gdzieś publicznie komuś, nie wiem, pożaliłam się, żeby mnie ktoś tam, nie wiem, pożalił? Czy ja teraz płaczę i mówię, jestem w ciąży, pożalujcie mnie, błagam was, nie piszcie mi? Nie. Tak, faktem mi było niedobrze. Mi było niedobrze, kurde, 2 dni. I ja nie wiedziałam, co ze mną jest. U mnie jest przyjaciel, z którym po prostu, no w sumie najbliższy mój przyjaciel, z którym jak miałam jakiś problem czy coś, to zawsze gadałam. I ja mu o tym powiedziałam po prostu. Że ta, ja się martwię, ja mówię mamie o tym powiedziałam i sytuacja po prostu się załatwiła i tyle. Ale nie było tak, że ja się teraz nie siedzę i nie żalę się przed wami, po prostu, nie wiem, oni próbują, wiecie, oni wiedzieli, że ja wczoraj, nie wiem, czy tam Nitro wiedział, czy nie wiedział, tego nie mogę ten, ale na 100% oni wiedzieli o tym, że ja będę odpalić live'a i cokolwiek mówić.
bo sam Szymon na swoim Insta Story napisał, że ona wkrótce odpali live'a i tam wywali wszystkie brudy i tak dalej. Tylko ja nie chcę nigdy nikogo, kurde, wiecie, jakby chciałam, to tyle, ile by mogła wam, kurde, powiedzieć, ale po co? Co mnie to da? No co mnie to da? Co mnie to da? Ja obleję ich teraz brudami. Nie wiem, mogę opowiedzieć różne rzeczy, kurde, po prostu, no przeróżne. I co mi to da? Satysfakcję życiową? Nie z tym będzie żyć, kurwa, do końca życia. Nie wiem, jestem trochę innym człowiekiem niż ten cały ściek i nie chcę mi się po prostu nawet więcej na to reagować. Ja chciałam po prostu powiedzieć wam, jak wygląda sytuacja z mojej strony, bo dużo ludzi chciało usłyszeć, kurde, co ja powiem na ten temat. Ja jestem załamana, ja jestem w szoku. Próbuję sobie ogarnąć życie. Na razie mi po troszku wychodzi. No i tyle. Więc jeżeli mnie nie lubicie, to możecie wypierdalać, elo. Jeżeli, kurde, wyłączycie mózg, jest między wami osoby, które, kurde, wyłączą mózg i sobie, kurde, po prostu pomyślą, kurde, logicznie i tak dalej i przestają słuchać, kurde, pierdołów, no to, kurde, może w końcu się ogarnie sytuacja, nie wiem. Zobaczymy. Na razie żygać mi się tym wszystkim chce, ale wiecie, co jest najśmieszniejsze, że kiedyś mi Szymon powiedział, że kurde, przydałaby mi się taka dramka, bo zawsze mi każda dramka wychodziła na dobrze i coś tam. I po prostu mu zrobił sobie dramkę, no nabił sobie wyświetleń, brawo. Tylko kurde, jakim kosztem? Szkoda mi, kurde, w sumie z drugiej strony tych osób. I tyle. Dobra. Ja się żegnam, dziękuję za uwagę, elo.